Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Alleluja! 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 Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mój szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopomagaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby wam ludzie czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowani w Panu siostry i bracia, na pewno trudna jest ta nauka Pana Jezusa o miłości nieprzyjaciół. Sami znamy takich ludzi, którzy gdzieś są nam nieprzyjaźni, są gdzieś nam wrodzy, są gdzieś takim utrapieniem dla nas. Można powiedzieć, w jakiś sposób nam dogryzają, krzywdzą nas. Każdy z nas, każdy człowiek ma takie osoby wokół siebie gdzieś. Czy ewentualnie zdystansowane do siebie. Niechętne sobie. A Pan Jezus mówi dzisiaj: kochajcie ich. Dlaczego? Dlaczego mam kochać kogoś, kto mnie nienawidzi? Dlaczego mam kochać kogoś, kto mnie skrzywdził, kto mnie oszukał, kto mnie okradł, kto skrzywdził moją rodzinę, kto mnie zgwałcił, kto mnie molestował? Dlaczego mam taką osobę kochać? To jest najtrudniejsze nauczanie Pana Jezusa. I rzeczywiście trudno nam jakoś nad tym przejść do porządku dziennego. Bo jeżeli ktoś nam się da we znaki, to musi bardzo, bardzo dużo czasu płynąć, aż, a może nawet do końca życia, że będziemy cały czas walczyli z tym, żeby tej osoby
nie nienawidzić. Ale zrozumiałem kiedyś to nauczanie Pana Jezusa o miłości nieprzyjaciół, gdy uczyłem w ośrodku specjalnym numer 1 w Gdyni. I przyszedłem, to było ze 25 lat temu, przyszedłem na początek roku szkolnego, wszedłem do szkoły i stałem na korytarzu. I tak przyglądałem się, tam czytałem jakieś ogłoszenia i czekałem na rozpoczęcie tego roku szkolnego. W tym czasie do tej samej szkoły wszedł człowiek, którego znałem osobiście, a który był strasznie nieprzychylny Kościołowi. Który, no, można powiedzieć, by utopił Kościół w łyżce wody. Który o księżach się wypowiadał w jak najgorszy sposób. Nie cierpiał księży. No i on przyszedł do szkoły i staliśmy tak obok siebie właściwie. Można powiedzieć, w wymuszony sposób skinąłem głową na przywitanie. I on mi się też odkłonił. Ale chemii tam nie było. Chemii tam nie było. I nagle przybiegł chłopiec z zespołem Downa. I rzucił się temu człowiekowi na szyję. I powiedział do niego: cześć! Wyściskał go. Ja patrząc na to, myślałem sobie trochę z zazdrością. Myślę, nie wie, co to za człowiek jest. A chwilę później ten sam chłopiec z zespołem Downa przybiegł i mi się rzucił na szyję, wycałował mnie i powiedział: cześć. I wtedy właśnie zrozumiałem, pomyślałem sobie, czym jest miłość nieprzyjaciół. On nie patrzył na to, na te uprzedzenia, które my mamy do drugiego człowieka. W tym chłopcu z zespołem Downa zobaczyłem Jezusa. Powiem szczerze, Jezusa, który przybiega i każdego człowieka, bez względu na to, co my o nim myślimy, potrafi wziąć w ramiona, ucałować i powiedzieć: cześć. Do każdego. My tego nie potrafimy. My tego nie potrafimy. My mamy jakieś właśnie uprzedzenia wobec drugiego człowieka. Gdzieś jesteśmy zdystansowani. A właśnie w tym chłopcu z zespołem Downa zobaczyłem Pana Jezusa, który uczy mnie miłości nieprzyjaciół. Nie patrz na osobę. Pan Jezus pokazuje, że On kocha każdego człowieka bez względu na to, jaki on jest. Nie ma uprzedzeń. I kocha tak mnie, który jestem księdzem, i kocha tego, który być może księży w ogóle nie cierpi, nienawidzi. I dlatego mówi: kochaj nieprzyjaciół. Bo miłością nieprzyjaciół my najbardziej naśladujemy Chrystusa. Bo każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Za każdego z nas Jezus umarł na krzyżu. Bo kocha każdego człowieka. I tego, który jest najbliżej Pana Boga, i tego, który jest najdalej Pana Boga. Każdy jest dzieckiem Bożym. My myślimy o drugim człowieku źle, a Pan Jezus mówi: to jest też moje dziecko. Ja też chcę go zbawić. I ten, który jest złodziejem, i ten, który jest gwałcicielem, i ten, który molestuje, i ten, który krzywdzi innych ludzi. My myślimy o tych ludziach źle, a Jezus mówi: to też jest moje dziecko. Ja też chcę go zbawić. Pomyślmy o tym, bo Jezus dzisiaj mówi: miłuj nieprzyjaciół swoich. Amen.